Inflacja sięgnęła już dosyć wysokich poziomów. Aby trochę ją obniżyć, rząd zdecydował się na wprowadzenie tarczy antyinflacyjnej. Natomiast my, konsumenci, bez wątpienia możemy spróbować dostosowywać swój koszyk zakupowy do wzrostu cen i usług, tak aby mniej dotkliwie odczuć właśnie wyższe ceny. Patrząc w takim horyzoncie dosyć szerokim, inwestycyjnym, tu naszym zdaniem inwestycje w fotowoltaikę, zwłaszcza w najbliższych miesiącach, czyli do końca marca, wtedy kiedy jeszcze mamy sprzyjające warunki do rozliczania tych inwestycji, na pewno są tym, co nie tylko jest inwestycją obecnie atrakcyjną, ale także przyniesie pewne korzyści w przyszłości, ponieważ spodziewamy się, że coraz większe będzie zapotrzebowanie na prąd, będzie rósł udział samochodów zasilanych na prąd, więc te gospodarstwa domowe, które mają takie możliwości, które mieszkają w domach, czy też te wspólnoty mieszkaniowe, które decydują się na zainstalowanie właśnie takich instalacji, to powinno sprzyjać temu, że wyższe koszty, ogólne koszty nie będą dla nas tak dotkliwe. Z drugiej strony, patrząc na nasz koszyk zakupowy i te ceny, te produkty, z którymi zakupami można by się powstrzymać przez najbliższe tygodnie, miesiące, to są naszym zdaniem dobra elektroniczne, chociażby komputery, laptopy, tablety i inne produkty elektroniczne. Te powinny zacząć tanieć w związku z wyższą dostępnością do półprzewodników, także z obniżeniem się cen niektórych komponentów wykorzystywanych w ich produkcji. Natomiast to jest kwestia, która, dostępność półprzewodników i ich wysokie ceny, to jest kwestia, która no nadal będzie dosyć istotnym tematem w 2022 roku. Naszym zdaniem z pewnością pierwsza połowa to roku to będzie okres, kiedy jeszcze ta dostępność będzie niska. W związku z tym, z tymi zakupami powinniśmy się jeszcze trochę wstrzymać, jeżeli mamy taką możliwość. A idąc dalej i patrząc na takie codzienne zakupy, no to też patrzmy na to, co się dzieje, jaki wpływ ma tarcza antyinflacyjna. Czyli gdy tarcza antyinflacyjna już w pełni będzie obowiązywać, no to będziemy mieli tutaj obniżki cen na energię, na paliwa, na żywność. Oczywiście, jeżeli chodzi tutaj o energię, o gaz, o paliwa, no ciężko, zwłaszcza w przypadku gazu, akumulować to wcześniej, wtedy, kiedy będzie obowiązywała tarcza antyinflacyjna. Dobrze by było rzeczywiście te surowce, które jeśli są nam potrzebne, to w miarę możliwości zakumulować, gdy już tarcza antyinflacyjna nie będzie obowiązywała. Łatwiej jest to w przypadku produktów żywnościowych, natomiast przy produktach żywnościowych oczywiście pamiętajmy, że w bardzo dużej części są to produkty o niedługim terminie przydatności do spożycia, w związku z tym ciężko tutaj też mówić o jakiejś długiej akumulacji, zwłaszcza że stawka 5-procentowa, której dotyczy tarcza antyfinansowa i która to zostanie obniżona do 0%, głównie obowiązuje na produkty, które mają dosyć niski termin przydatności, ale znajdziemy tam też takie produkty jak chociażby soki owocowe, orzechy, różne produkty, które jednak nie są produktami szybko psującymi się. W związku z tym wydaje mi się, że przy kształtowaniu się naszego koszyka zakupowego, jeżeli tarcza antyinflacyjna nie zostanie przedłużona, w związku z tym w czerwcu, w lipcu, w tych miesiącach powinniśmy się bacznie przyjrzeć temu, jakie dobra zdrożeją w kolejnych miesiącach. No i tak mówiąc kolokwialnie, zatowarować się wcześniej, aby ta podwyżka, powrót do poprzednich stawek nie był dla nas aż tak bardzo dotkliwy.